piątek 27 listopada po godzinie 18 odbył się kolejny w tym miesiącu samochodowy protest przeciwko budowie ekspresówki z Wrocławia do Kłodzka w wariancie A2, rekomendowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Mieszkańcy gminy Kłodzko domagają się wariantu A4, droższego, z budową tunelu w okolicach Barda. Dzisiaj, podobnie jak 13 listopada, wyjechali na drogi okalające Kłodzko. Będą się poruszać z prędkością około 20 km na godzinę, ale jak sami mówią, jest to jedyny bezpieczny sposób na zaznaczenie swojego sprzeciwu. W jakiś sposób musimy wyrazić swój sprzeciw, nie mamy innego wyjścia. Wiemy, że komuś może to kolidować z jego planami, utrudniać mu życie w jakikolwiek sposób. Natomiast chcemy zwrócić uwagę na problem, bo wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak ta droga będzie nawet przebiegała. Dopiero kiedy przyjadą tutaj buldożery, przyjadą koparki, zaczną kopać, okaże się tak naprawdę, gdzie ten przebieg jest w rzeczywistości, wtedy wielu mieszkańców obudzi się dopiero i zacznie się wtedy prawdziwy sprzeciw, ale wtedy już będzie za późno na to wszystko. Mieszkańcy gminy Kłodzko wierzą w to, że uda się uchronić przede wszystkim ich domy. Dom mojego syna ma być wyburzony. Obok stary, który moja córka też kupiła, też ma być wyburzony, a ja może mam 40 metrów do autostrady. Nowo projektowany. Cóż to takiego jest, 280 milionów? Jak my tu zniszczymy taką piękną okolicę, piękny krajobraz, zapierają się przed tym wariantem A4, jak tam jest, wie pan co, pół kilometra tunelu. To co ten pół kilometra, to teraz w XXI wieku, to Niemcy wybudowali tunel 150 lat temu i dali rady, to my teraz nie możemy tego zrobić. Przecież to jest ważne dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Pchają się w ten wariant A2 i pchają, jak nikt tego nie chce. To pokojowy protest, samochody są eskortowane przez policję, jak zapowiedzieli przedstawiciele komitetu protestacyjnego, będą walczyć do skutku. Chcemy, żeby było jasne, że się nie zgadzamy i się nie będziemy zgadzać do samego końca, do szczęśliwego finału, który mamy nadzieję, że nastąpi w końcu i ktoś popatrzy na to łaskawym okiem i też bardzo obiektywnym. Boguszyn, Jarosław Rona, Telewizja Sudecka.